Cześć, ja nazywam się Karol, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak wyglądała droga do kadry na Igrzyska Olimpijskie obecnego siatkarza Zaksy Kędzierzyn-Koźle Kamila Semeniuka. Na wstępie zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę i zaczynamy. Popularny Semen to wychowanek Zaksy, chłopak, który urodził się w Kędzierzynie-Koźlu 24 lata temu. Chłopak, który o niczym innym w życiu nie marzył, tylko o grze w siatkówkę. I to oczywiście w Zaksie. Chciał grać dla Zaksy, dla Kędzierzyna-Koźla, dla swoich najbliższych, wreszcie dla kolegów ze szkoły czy podwórka. Jak wyglądała codzienność małego Kamila? Jak sam mówił, jestem dzieckiem przełomu. Wychowywałem się w czasach, gdy telefony i tablety nie były jeszcze tak popularne. Na rynek wchodziły dopiero żółte Siemensy i Sony Ericssony. Grałem w Pokémony i żetony na klatkach schodowych. Zbierałem naklejki do albumów przed imprezami piłkarskimi. Wtedy było ważne coś innego, a nie Facebook i Instagram. Natomiast jego rodzice to ludzie pracy. Mama od lat pracuje na stacji PKP, a ojciec w zakładach koksowniczych. Choć miłość do siatkówki płynęła w żyłach Kamila od dzieciństwa, idąc do gimnazjum, nie było wcale pewne, że postawi właśnie na tą dyscyplinę. Poważnie myślał o pójściu w ślady brata, który był piłkarzem kilku klubów z Kędzierzyna-Koźla. Jednak Kamil nigdy na poważnie nie rozpoczął swojej piłkarskiej kariery. Przede wszystkim dzięki sukcesowi, jaki odniósł w siatkarskich zawodach w 6 klasie dla publicznej szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu. Zdobyliśmy wtedy w Głuchołazach wicemistrzostwo Polski szkół podstawowych. Niewiele jednak brakowało, a wcale nie pojechałbym na ten turniej. Na szczęście u pani dyrektor stawił się wtedy za mną trener Marcin Nurski, powiedział Kamil Semeniuk. Semeniuk był rozchwytywany ze względu na swój talent ruchowy. Miał smykałkę do sportu, przez co musiał wybierać, na które zawody jeździć, a na które nie. Jak mówił trener Marcin Nurski, Kamil był wtedy reprezentantem szkoły chyba we wszystkich możliwych dyscyplinach. Miał wybitny talent ruchowy, wyróżniał się na tle starszych chłopaków, więc wszyscy nauczyciele chcieli go brać na różnorodne zawody. Problem był taki, że czasami ich natężenie było zbyt duże. Pewnego razu Kamil odmówił wzięcia udziału i zrobiła się z tego drobna afera. W pamięci szkoleniowca do dziś żywe są obrazki z meczu finałowego mistrzostw Polski szkół podstawowych, w którym to jego drużyna z Semeniukiem na czele rywalizowała z jedną ze szkół z Krakowa. Choć ostatecznie Kędzierzynianie przegrali, Kamil spisał się znakomicie. Był skoczny, sprawny, inteligentny, dobry technicznie, waleczny, miał charakter. Jedyną przeszkodą był wzrost. Kiedy szedł do gimnazjum, mierzył tylko 162 cm. Co prawda z uśmiechem na ustach potrafił obijać blok rywali o wzroście nawet 190 cm, ale jednak wówczas te niezbyt imponujące warunki fizyczne stawiały jego siatkarską przyszłość pod dużym znakiem zapytania, powiedział Nurski. Po podstawówce przyszedł czas na wybór kolejnej szkoły. Kamil poszedł do klasy siatkarskiej w publicznym gimnazjum nr 5, ale głośniej zrobiło się o nim dopiero, kiedy po raz pierwszy związał się z Zaksą, a dokładnie z jej zespołem grającym w młodej lidze. Zanim do tego doszło, doskonale orientował się on już jednak w klubowych realiach. Popularny Semen regularnie chodził na mecze pierwszego zespołu w roli kibica razem z bratem. Jak sami zgodnie przyznali, po każdym spotkaniu mieli zdarte gardła. Wracając jednak do kwestii czysto siatkarskich, do młodej Zaksy Semeniuk trafił po pomyślnym przejściu naboru w 2012 roku. Tam radził sobie tak dobrze, że w sezonie 15-16 został włączony do kadry pierwszej drużyny. Wtedy też niejako upiegł dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ seniorami odzyskał po 13 latach Mistrzostwo Polski, jak również został wybrany najlepszym zawodnikiem młodej ligi. Ronald Dębończyk, były trener Kamila w młodej plus lidze, tak wypowiadał się o Semeniuku. Odkąd tylko poznałem Kamila, widać było, że jego celem jest gra w plus lidze i w pierwszym zespole Zaksy. Na jednym z pierwszych treningów zorganizowałem grę w singla na piasku. Po pewnym czasie przychodzi do mnie Kamil, więc pytam się go, jaki wynik padł w pojedynku z jego udziałem, a on: wygrałem 15-0. To bardzo mocno dało mi do myślenia, ponieważ zwyciężyć w tej grze bez straty punktu, nie popełniając tym samym żadnego błędu, to naprawdę duża sztuka. Od tego momentu zacząłem mu się bacznie przyglądać i regularnie wystawiałem go w wyjściowej szóstce. Konsekwentną pracą z czasem Kamil zaczął też zyskiwać coraz większy szacunek w ekipie seniorów. Już w drugim sezonie pod wodzą Ferdinando de Giorgiego, czyli w sezonie 16-17, dostawał więcej okazji do gry.
sięgnął z zespołem po drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. W międzyczasie był wypożyczony do Zawiercia w sezonie 2018-2019, gdzie spisywał się również znakomicie. Po powrocie z wypożyczenia do Zaksy, w pewnym momencie przedwcześnie zakończonego sezonu 2019-2020, na stałe zagościł w podstawowym składzie grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Miejsca nie oddał do tej pory. Semen z szacunkiem podchodzi do gry w Kędzierzynie. Jak sam mówił, mam nadzieję, że nasz prezes Sebastian Świderski jest dumny z tego, jak reprezentuje noszony niegdyś przez niego numer 13. Sam Świderski przyznaje, że Semen ma bogatszy wachlarz zagrań od niego i już jest lepszym zawodnikiem niż on sam w jego wieku. Semeniuk znalazł się w wąskiej kadrze na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jest to niesamowite wyróżnienie i docenienie jego ciężkiej pracy w tym sezonie. Przypomnijmy, że wygrał Ligę Mistrzów razem z Zaksą, pokonując w finale włoskie Trentino. Nie ma drugiego zawodnika, który w przeciągu 2 lat potrafiłby tak podnieść jakość swojej gry i stać się jednym z najlepszych na swojej pozycji. Czy Kamil będzie naszym kluczowym zawodnikiem podczas Igrzysk Olimpijskich? Jak uważacie, które miejsce zdobędziemy w Tokio? Piszcie w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Cześć, trzymajcie się.